Dziewczyna nazywa się Uma, tak ją nazwali w ogrodzie zoologicznym w Czechach, z którego przyjechała. Jest to ogród zoologiczny w Zlin. Przyjechała do nas w poprzednią środę. Póki co jest dostępna, żeby ją zobaczyć, trzeba by było wejść na mostek do nas i ewentualnie z tamtej perspektywy może ją zobaczyć. W budynku na razie jej nie zobaczymy, ona się adaptuje u nas. Powód do radości, chyba też wielkie emocje, kiedy jest się opiekunem takiego zwierzaka. Oj, bardzo, zwłaszcza gdy się opiekujemy takimi dużymi kotami. Jest to naprawdę, no, robi duże wrażenie generalnie, także no jest to też praca dość odpowiedzialna, bo to nie każdy takiej pracy się nadaje, nie każdy poradzi sobie z takimi emocjami, gdy taki duży kot przychodzi obok i czasami wyda jakiś dźwięk. No jaka ona jest w stosunku do tego, jaki był Diego, kiedy przyjechał? Gdy przyjechał Diego, Diego zachował się dość spokojnie. On taki był w miarę ufny jeszcze w stosunku do ludzi. Ona z kolei jest całkowitym przeciwieństwem. Jest dość agresywna na początku w stosunku do ludzi, ale to myślę kwestia czasu i to się po prostu nie poprawi. Na chwilę obecną staramy się jej zapewnić dużo spokoju. Staramy się jej tam gdzieś nie pokazywać za dużo, żeby ona się nauczyła budynku, nauczyła się, że to jest jej teren. I z czasem będziemy jej udostępniać coraz to nowsze boksy, żeby miała tę przestrzeń trochę większą dla siebie. I myślę, że za jakiś czas uda się ją pokazać na wybiegu dużym. Jakie imię ma, to wiemy. Ile mierzy, ile waży, ile lat skończyła Uma? Ona skończyła 3 lata w tym roku. Z dokumentów wynika, że waży około 130 kg. W kłębie wysokości nie znam, nie wiem. Póki co tego nie zbadaliśmy, ale na pewno się dowiemy z czasem. Zapytam o smakołyki, bo to, co Diego lubi, już pewnie wiecie, a co dostaje, to maleństwo. W Czechach karmiona była wołowiną, kurczakami, królikami i gołębiami. U nas mamy i kurczaki, mamy oczywiście wołowinę, mamy króliki i dostają też w ramach takiego smakołyka wątróbkę. Mówiliśmy o żywieniu, a co jeśli chodzi o te warunki atmosferyczne, które u nas panują, bo jesień i zima przed nami, ale to chyba tygry są niestraszne. Absolutnie, wręcz nawet stwierdzę, że bardzo im się zima podoba. U nas one są przystosowane naturalnie po prostu do niskich temperatur, także jeśli chodzi o zimę, to myślę, że będą się bardzo cieszyć. Jak tak naprawdę na co dzień wygląda praca w tej chwili z takim zwierzęciem? Generalnie musimy zachowywać się cicho. Staramy się jak najmniej rzucać jej w oczy, z tego względu, że, mówię, tak jak wspominałem, jest trochę agresywna jeszcze. Ona, gdy sobie siedzi w swoim boksie, my odcinamy ją od pozostałych pomieszczeń, sprzątamy te pomieszczenia, dajemy jej jeść, otwieramy i staramy się po cichu wyjść, żeby dać jej ten spokój. Czy tu już widać jakąś reakcję i interakcję tego, że ona zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym tygrysem na tej przestrzeni? Tak, była taka sytuacja, gdy ona posilała się na okulniku i Diego podszedł do niej, położył się, także obserwowały się, widziały się na pewno, po czym Diego uznał, że jednak jest za wcześnie, odszedł na chwilę na bok i to była w sumie taka sytuacja do tego czasu. Jakie są, Pani Gniewo, że takie rzeczy, które będą istotne dla Państwa jako opiekunów tych zwierząt, jak trzeba będzie prowadzić je po prostu, żeby w końcu doprowadzić do tego, żeby one mogły się spotkać? Generalnie sprawa wygląda tak, że każdy kot jest inny, także my też musimy najpierw wychwycić to, co jej się podoba, co jej się nie podoba. Powiedzmy, dobrać jakieś środki własne, w sensie nasze zachowanie w stosunku do niej. To musi być wszystko dograne. To nie może być kwestia taka wyuczona gdzieś tam według jakiegoś sylabusa. To wszystko po prostu my będziemy się jej uczyć, ona się będzie uczyć nas. I jeżeli uznamy, że już jest na tyle, powiedzmy, oswojona z nami, z wybiegiem, z całą sytuacją, która jest dookoła, pewnie będziemy za pośrednictwem już pozwolenia pana dyrektora czy ogólnie zarządu będziemy próbować łączyć za jakiś czas tygrysy. Myślę, że to jest kwestia kilku miesięcy.